Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii miłego oglądania. Hanna usiadła na brzegu wanny. W dłoni ściskała test ciążowy. To nie może być to. Mruknęła dziewczyna, patrząc na dwa paski. Były tak jasne, dosłownie płonęły przed jej wzrokiem, jak dwie czerwone flagi. Dokuczała, drwiła, pytała z szyderstwem. Co zamierzasz teraz zrobić, Hanna? Jak tam twoje napoleońskie plany na życie? Czy są nadal aktualne? Dziewczyna nie znała odpowiedzi na te pytania. Hanna nie rozumiała, jak do tego doszło. Nie, wiedziała, że dzieci nie rodzą się z kapustry, a bociany nie dostarczają ich kurierem. Ale nie mogła zrozumieć, dlaczego wpadła w pułapkę natury. Jedna jedyna noc. Jeden błąd, który popełniła, nie mógł doprowadzić do tak fatalnych skutków. Dziewczyna zakryła oczy, czując jak oblewa ją ciepło i pot. Przypomniała sobie noc spędzoną z dyrektorem. Przynajmniej tak jej się wydawało. Tego dnia przeszła pierwszą rundę selekcji do konkursu piękności. To małe zwycięstwo zawróciło Hani w głowie. Zawsze marzyła o sławie, popularności i uznaniu. Bóg obdarzył ją urodą, więc dziewczyna widziała siebie tylko w świetle reflektorów. Marzyła o karierze modelki lub aktorki, jako dziecko chciała pojawiać się na okładkach popularnych błyszczących publikacji. Hanna postanowiła, patrząc na swoją matkę, która pracowała jako sprzedawczyni w sklepie, że nie powtórzy takiego losu. Dziewczynę zniechęcało szare życie, które ją otaczało. Kiepski stan techniczny mieszkania, które odziedziczyła po babci, wyboje na ulicznych drogach, które nawet gdy nie padało, stale były pełne wody. Ubrania, które musiała nosić spośród ubrań dziewcząt z sąsiedztwa. Hanna nienawidziła tego. Kochała życie, które było transmitowane w programach telewizyjnych i na stronach czasopism. Fascynował ją pełen przepychu świat mody. W wieku pięciu lat potrafiła już wypatroszyć skromną kosmetyczkę matki i chodzić po zaimprowizowanym wybiegu z biodra. Dorośli tylko śmiali się z dziecięcych wybryków. Kto w dzieciństwie nie nosił rajstop mamy na głowie lub piętach? Powiedziała wtedy pani Helga, matka Hanna. Później dziewczynka poszła na balet i zdała sobie sprawę, że też chce być baletnicą, bo wyglądają jak wróżki z bajek. Hanna potrzebowała po kłasku sceny. Helga na to przystała. Samotna matka nie miała zbyt wiele pieniędzy, ale starała się wspierać hobby córki, zwłaszcza tak piękne. Tyle, że Hanna do niej nie pasowała. Twoja dziewczyna nie miała charakteru. Nauczycielka potrząsnęła głową. Ma talent bez wątpienia, ale nie na tyle, żeby płacić za jej wybryki. Inne dziewczyny ciągle na nią narzekają. Nie ma lekcji bez kłótni. Popycha, kłóci się, celowo miażdży nogi swoim uczennicom, jeśli zrobią coś lepiej. Hanna nie przyjmuje krytyki. Złości się, jeśli coś jej się nie podoba. Dzisiaj dziewczynki robiły zwykłe, małe kroki taneczne podskoki. Hanna nie mogła tego zrobić, ale nie chciała mnie słuchać i uderzyła mnie. To niedopuszczalne. Ostatnią kroplą przepełniającą czarę goryczy dla nauczycielki było to, że Hanna popchnęła jej córkę i obrzuciła ją wyzwiskami. Hanna i Naomi były w tym samym wieku i chodziły na te same zajęcia taneczne. Mama traktowała Naomi tak samo jak inne uczennice, czasem nawet bardziej wymagająco. Hanna uważała jednak, że Naomi jest na specjalnej liście nauczyciela. Kiedy Naomi została poproszona o pokazanie jednego elementu innym uczennicom, zrobiła to perfekcyjnie. Jak na swój wiek była naprawdę bystrą dziewczynką, wręcz geniuszem. Naomi wyraźnie odziedziczyła talent po mamie. Tyle, że Hanna była zazdrosna o sukcesy innych. Musiała być pierwsza we wszystkim. Dziewczyna powiedziała więc Naomi, że bez mamy jest nikim. A potem popnęła ją szorstko, powodując skręcenie nogi. To był koniec baletowej kariery Hanna. Jednak dziewczyna nadal żyła w świecie fantazji i marzeń o popularności. Nie interesowali jej ani koledzy z klasy, ani nauka. Hanna zawsze miała problemy z nauczycielami. Twierdziła, że matematyka czy geografia nie są jej do niczego potrzebne. Hanna dbała tylko o swój wygląd. A magazyny modowe stały się Biblią Hanna. Od 14 roku życia zaczęła chodzić na castingi, ale bezskutecznie. Okazało się, że wygląd to nie wszystko. Aby zostać artystą, trzeba mieć talent. Hanna, zaciskając zęby, postanowiła pójść w inną stronę. Dziewczyna zaczęła próbować swoich sił w branży modowej. I tak, gdy Hanna skończyła 18 lat, jej cierpienie się opłaciło. Pierwszy krok: wygrana w konkursie piękności. To, co się działo, zachęciło Hanna. Po procesie selekcji została zaproszona na imprezę z innymi dziewczynami. Impreza odbywała się na eleganckim jachcie. Hanna, która nigdy wcześniej nie pływała nawet nadmuchanej łodzi, była pod wrażeniem tego, co się działo. Uśmiechała się w sposób, który sprawiał, że opadały jej kości policzkowe. Dziewczyna, która nigdy wcześniej nie piła, nie zawracała sobie głowy odmawianiem oferowanych jej drinków. Smak wina musującego rozjaśnił jej głowę. Wtedy właśnie poznała Nikolasa. Okazało się, że był reżyserem, który szukał dziewczyny do głównej roli w swoim nowym filmie. Młody reżyser był zainteresowany ładną dziewczyną. Pracuję we Francji, przeprowadziłam się tam, aby zrealizować swoje marzenie i zostać reżyserem. Dlaczego tam? Zapytała zaskoczona Hanna. Wiesz, że kolebką kina jest Paryż. Przecież to właśnie w paryskiej Grand Café odbył się pierwszy na świecie pokaz filmowy. Zorganizowali go bracia Lumiere, którzy przeszli do historii jako ojcowie kina. To oni wynaleźli kamerę kinową, kinematograf i nakręcili pierwsze filmy krótkometrażowe. Na przykład Przyjazd Pociągu. Nikolas opowiadał Hanna, która łapała każde słowo reżysera. Ale ty chodzisz tu tylko dla najpiękniejszych dziewczyn. Wiesz, Hanna, od razu cię zobaczyłem. Może tego nie widziałaś, ale moje miejsce było tuż za krzesłami sędziów. Myślę, że jesteś idealna do głównej roli i mogłabyś wygrać. Mogę mieć dobre słowo u jury. Mam tam znajomości. Mężczyzna wyciągnął rękę i dotknął palców dziewczyny, patrząc jej w oczy. W tym momencie serce Hanna przyspieszyło. Hanna oczywiście nie cofnęła ręki. To jest szansa. W końcu w jej głowie pojawiła się myśl. Po godzinie i kilku kieliszkach szampana francuski reżyser zaprosił ją na kontynuację wieczoru w swojej kabinie. Nikolas powiedział, że chciałby porozmawiać z nią o jej fantastycznej przyszłości w kinie. Nikolas zabrał dziewczynę do luksusowej konwencji z kolejną butelką szampana i wiadrem lodu. Patrząc na to wiadro, Hanna przypomniał się James Bond w filmie Goldsinger. W jednej ze scen słynny agent 007 uwodzi dziewczynę takim samym ruchem jak Nikolas. Prawdopodobnie w tej sekundzie nie mogła uwierzyć, że przyszła do kabiny nie po to, by omówić scenariusz przyszłego filmu. Przyszła tu dla tego samego pełnego przepychu życia, w którym szampan był drogi. Zamkniesz drzwi, zapytał Nikolas, otwierając butelkę. Hanna zdała sobie sprawę, że musi dokonać wyboru. To było oczywiste. Dziewczyna skinęła głową i zamknęła za sobą drzwi kabiny, zatrzaskując złoty zamek. Hanna obudziła się w środku nocy, słysząc czyjeś niezadowolone krzyki. Z trudem otworzyła oczy i zobaczyła niesamowicie przystojnego mężczyznę w marynarce, który krzyczał na Nikolasa. Stał tam w samej bieliźnie ze spuszczoną głową, jak uczeń. Z szoku dziewczyna natychmiast oprzytomniała i zrzuciła z siebie senność. Podskoczyła i natychmiast się zarumieniła. Zdając sobie sprawę, że jest naga, dziewczyna przykryła się kocem, próbując zrozumieć, co się dzieje. Prawda zaczęła docierać do Hanna i była to dla niej pierwsza lekcja, by nie ufać nikomu w świecie show biznesu. Jesteś zwolniona zrozumiałaś krzyknął nieznajomy do reżysera Jak mogłeś przyprowadzić jakąś kobietę do mojej kwatery?- Przepraszam, to się więcej nie powtórzy odparł bełkotliwie Nikolas. Błagam cię, nie zwalniaj mnie. Mam sześciomiesięczne dziecko. Co ja powiem mojej żonie? Czy ty właśnie pomyślałeś o swojej żonie? Ty nieszczęśniku. Co ty tu do cholery robisz? Mężczyzna nie przestawał krzyczeć. Hanna zadrżały usta. Nie obchodziło jej, że po raz pierwszy była czyjąś kochanką. Dławiła ją uraza, ponieważ Nikolas nie był reżyserem filmowym z pięknej Francji. Co więcej, pracował jako szofer dla właściciela tego statku, który tak naprawdę był europejskim reżyserem i sędzą w konkursie piękności. Posprzątaj to miejsce. Ryknął dyrektor na Nikolasa, który pokiwał głową. To też wyrzuć z mojego łóżka. Następnie kazał personelowi schować pościel. Hanna nie od razu zorientowała się, że miał na myśli ją. Dziewczyna zarumieniła się i próbowała ukryć twarz za włosami, w obawie, że zostanie rozpoznana i zdyskwalifikowana. Na szczęście dla Hanna tak się nie stało, ale ostatecznie nie wygrała też konkursu. Dziewczyna była zbyt spięta, trzęsła się, gdy wychodziła na scenę przed dyrektorem, więc potknęła się kilka razy podczas pokazu mody. Pionkała się podczas wywiadu. Oczywiście nikomu nie powiedziała o swojej fatalnej pomyłce. Nie zniosłaby Pim znajomych i drętwych zwrotów czy żartów, jak ten, w którym dziewczyna ściąga jej majtki i pyta: O, jesteś pewna, że jesteś producentką? Jednak czas mijał. Od tamtej nocy minęło wiele miesięcy. Hanna zdążyła wyrzucić z pamięci swój żenujący błąd. A teraz ta wiadomość pozytywny wynik testu ciążowego. Hanna została wyrwana ze wspomnień przez pukanie do drzwi Łazienki i ostry głos matki. Hanna, długo tam byłaś? zapytała Helga Siedzisz tam od godziny. Przyszłam z domku, też chcę się wykąpać. Głos mamy przywrócił Hannę do rzeczywistości. Szybko wyjęła pasek testowy i schowała go do kieszeni, umyła ręce, opłukała lodowatą wodą twarz, na której pojawił się pot. Następnie, spojrzawszy na siebie w lustrze, wyszła na spotkanie z rodzicem Dlaczego tam siedzisz? mama zapytała ufnie. Byłam zmęczona. Chciałam poleżeć w wannie. Hanna pomachała, nie patrząc na matkę. Nie zjem kolacji, jestem śpiąca. Poszła szybko korytarzem do swojego pokoju, zamykając drzwi na klucz. Tam Hanna podeszła do dużego lustra i uważnie przyjrzała się swojemu odbiciu. Kobietę interesował tylko jej brzuch. Odwróciła się do lustra w te i z powrotem, ale dziewczyna przed nią pozostała szczupła, wręcz wynędzniała. Widok jej własnej chudości uspokoił ją. To tylko pomyłka. Hanna wyszeptała ponownie. Jakaś usterka. Dopiero lekarz podczas wizyty potwierdził jej najgorsze obawy. Jest pani w ciąży? Lekarz zauważył po dokładnym badaniu. To nie jest daleko, ale będę w stanie powiedzieć na pewno po USG. Kiedy według pani była ostatnia miesiączka? Hanna była zdezorientowana. Nie pamiętam, przyznała. Po prostu mam bardzo restrykcyjną dietę. Nie chcę przytyć, więc moje miesiączki są nieregularne. Nie wspomniała, że zapomniała o swoich kobiecych dniach na sześć miesięcy. Ostatnio Hanna zaczęła zauważać, że przybiera nawadze. Jeśli liczba na wadze się zmieniała, wpadała w złość. Dziewczyna potrafiła całkowicie przestać jeść i pić tylko wodę, byle tylko zachować szczupłą sylwetkę. Jej ideałem była Kate Moss na początku swojej kariery. Styl Kate Moss wywołał sensację dawno temu i stał się trendem w świecie mody. Oznaczał szczupłość, wynędzniałą bladą skórę, cienie pod oczami. Hanna marzyła o byciu taką samą, więc wypróbowała wszystkie diety. Od dzieciństwa nauczyła się oszukiwać matkę, chowając jedzenie z talerza do torebek i wyrzucając je przez okno. A kiedy było pani ostatnie doświadczenie seksualne? Lekarz zmarszczył brwi jeszcze mocniej. Hanna przygryzła wargę i odechnęła. Ponad sześć miesięcy temu. Ręka ginekolog, która zapisywała dane pacjentki w notesie, zamarła. Spojrzała na dziewczynę. Proszę mi powiedzieć, czy zauważyła pani jakieś inne objawy ciąży, zatrucie, powiększone lub bolesne piersi, złe samopoczucie, zgagę. Tak się dzieje w ukrytej ciąży. Jest to stan, w którym zarodek może znajdować się wewnątrz macicy, ale kobieta nie zdaje sobie z tego sprawy. Hanna przeczesała dłońmi włosy, szarpiąc je boleśnie. Ale nie dlatego, że zaprzeczała słowom lekarza. Wręcz przeciwnie, to wszystko było częścią jej życia. Z wyjątkiem tego, że było tak przez długi czas. Hanna, która chciała zostać modelką, często borykała się z problemami żołądkowo jelitowymi. Poranne mdłości i zgaga nie dziwiły jej ani nie przerażały. Tak, mam zaburzenia odżywiania. Pomyślałam, O mój Boże, co teraz zrobić? Wyprostowała się gwałtownie, patrząc w oczy ginekologa. Nie mogę mieć dziecka, wiesz? Nie chcę być matką. Czy możemy się tego pozbyć, czy możemy to zrobić teraz? Lekarka stuknęła długopisem w stół i odwróciła wzrok od Hanny, zdradzając zdenerwowanie. Obawiam się, że termin może być nie do przyjęcia, powiedziała. To bardzo niebezpieczne. Nawet rozwiązanie przed dwunastym tygodniem jest uważane za spóźnione. A jeśli jest tak, jak mówisz, twoje dziecko jest już istotą ludzką, wiesz? Badanie USG potwierdziło słowa ginekologa. Hanna dowiedziała się, że pod jej sercem rośnie dziecko. Dziewczynka. Co dziwne, dziecko było zdrowe. Przynajmniej maszyna pokazała, że ma się dobrze. Lekarze przeprowadzili również testy laboratoryjne i pospieszyli zbadać mamę. Wszystko jest w porządku. Wkrótce poznasz dziewczynkę. Oświadczyli lekarze. Tylko Hanna nawet się nie uśmiechnęła. Ciężarna dziewczyna spojrzała na skejmi, które lekarz włożył w jej ręce, ale nadal nie chciała uwierzyć w to, co się dzieje. Nie rozumiała, jak mogła mieć to w sobie. W domu Hanna szlochała i wyznała wszystko swojej matce. Lekarze zabronili mi aborcji. Szlochała głośno. Znajdę inną klinikę. Kogoś, kto to zrobi. Cicho. Sąsiedzi przybiegną. Mama zbladła, a potem się skuliła. O czym ty mówisz? Nie wyżywaj się na mnie. Zostaw dziecko w spokoju. Helga próbowała pocieszyć córkę. Nie martw się. Czy dziecko to coś złego? Co z tego, że nie ma ojca? Jest nas dwoje. Jakoś to odbierzemy. Pomogę ci. Wychowałem ciebie i wychowam kolejne dziecko. Aktorki nie mają dzieci, modelki też nie. Hanna krzyczała do matki i jej głos histerycznie dzwonił. Nie chcę dziecka, chcę być sławna. Kiedy emocje opadły, Hanna była w stanie się pozbierać. Zdecydowała się urodzić dziecko po namowach matki i lekarzy z kliniki. To była właściwa decyzja. Jej mama powiedziała jej, że będziesz szczęśliwa, gdy zobaczysz swoje dziecko. Pokochasz je całym sercem. Miłość matki jest najsilniejsza, najbardziej bezinteresowna. Tylko słowa Helgi nie były prorocze. Dziewczynka, którą Hanna nazwała Izabelę, urodziła się dwa miesiące później. Hanna nie czuła żadnej więzi z córką. Tak jak wcześniej interesowało ją tylko własne życie i kariera. Co więcej, dziecko ją irytowało. Kiedy dziewczynka miała trzy miesiące, udało jej się dostać rolę w sztuce teatralnej. Wtedy jeszcze mocniej znienawidziła małą Belle. Dziecko często płakało i źle spało, uniemożliwiając Hanna odpoczynek w nocy. Mamo, możesz coś z nią zrobić? Krzyknęła do babci Isabelli. Staram się nauczyć swojej roli, ona mi przeszkadza. Boli ją brzuszek, pewnie dlatego, że od razu zaczęła się karmić mieszanką, pozbawiając ją mleka matki. Babcia Helga potrząsnęła głową, kołysząc dziecko w ramionach. Powinna się przytulić, przynajmniej dać jej trochę czułości. Może, jeśli poczuje zapach mamy, będzie spokojniejsza. Tęskni za tobą. Hanna tylko przewróciła oczami. Co ona może wiedzieć? Ma kilka dni. Powiedziałaś, że pomożesz, więc będziesz z nią siedzieć. Przedstawienie poszło dobrze. Co prawda, Hanna nie miała głównej roli, ale tym razem miała romans z mężczyzną, który zdecydowanie był dyrektorem teatru, a nie jakimś kierowcą. Dziewczyna liczyła więc na główną rolę w kolejnej produkcji. Wkrótce Hanna wyjechała w trasę z trupą, zostawiając półroczną córeczkę na utrzymaniu matki. Kariera dziewczyny, tak jak marzyła, szła pod górę. Tyle, że młoda artystka nikomu nie powiedziała o tym, że w domu czeka na nią córka. Uważała Izabelę za swój brudny sekret. Harmonogram Hanny był trudny. Niemal cały swój czas spędzała w teatrze przez sześć dni w tygodniu. Młoda artystka miała próby, a po nich występy. Nie było jej w domu od rana do północy, a czasami nie wracała przez kilka dni. Później opowiadała o tym mamie, uśmiechając się błogo. Po premierze poszliśmy na imprezę. A ta impreza w teatrze jest taka niezwykła. Dawej przedstawił mnie kilku wpływowym osobom. Dawej to twój człowiek, ten reżyser. Helga zapytała, zerkając na córkę. Kiedy zamierzasz przedstawić go, Hanna zmarszczyła brwi i spojrzała na córkę. Widać było, że czuje się nieswojo, patrząc na dziewczynkę dziecko wydawało jej się obce, a Bella przestała reagować na matkę. Jeśli wcześniej chodziła i uśmiechała się, później wydawała sylaby i dźwięki i sięgała po rękę matki, to teraz drewniana łyżka, którą dała jej babcia, była dla niej o wiele bardziej interesująca niż nieznana ciotka. Jeszcze nie czas, odpowiedziała Hanna. Wiesz, że mężczyźni nie lubią kobiet z przyczepą. Przyzwoici mężczyźni też nie nazwaliby swoich dzieci przyczepą. Helga zacisnęła usta, obrażając się na wnuczkę, Hanna za. Ale potem zdecydowała, że nie chce więcej rozmawiać na ten nieprzyjemny temat. Znów miotała się po kuchni, opowiadając o aplauzie publiczności, który udało jej się zakłócić, o pochwałach reżysera, z którym dzieliła łóżko, o zazdrosnych spojrzeniach innych artystek. Krytyk napisał nawet o mnie w gazecie. Oczywiście spławił mnie, ale dawej powiedział, że tak trzeba. Ten krytyk nikogo nie lubi. Jestem pewna, że dostanę się do filmów. Wkrótce zobaczysz mnie w telewizji. Mamo, byłoby miło. Helga nie mogła powstrzymać sarkazmu, gdy karmiła Belle owsianką, wycierając zabrudzone usta. Przynajmniej gdzieś, gdzie córka będzie mogła często widywać matkę. Przynajmniej w filmie. I tak toczyło się ich życie. Zebele dorastała, a babcia Helga próbowała zastąpić jej matkę. Ale lata nie były już takie same. Kobiecie coraz trudniej było upilnować niespokojną Izabelę, a jej zdrowie się pogarszało. Kiedy Bella podrosła, Hanna zaczęła traktować dziecko bardziej ciepło. Podobało jej się, że jej córka jest bardzo piękna i wygląda jak ona, ponieważ Hanna zawsze kochała piękne rzeczy. Jednak jej matka nadal nie chciała poświęcać jej czasu. Hanna wracała do domu po trasach koncertowych lub przychodziła po koncertach i spotkaniach towarzyskich. Szczęśliwa, promienna. W takich chwilach nie złościła się na córkę, ale dawała jej odrobinę swojego ciepła. Bella rozkoszowała się tymi chwilami, chłonąc je jak gąbka. Gdyby dziewczynka mogła, wzięłaby uczucia matki i schowała je do kieszeni, wypychając je na zapas jak pyszne cukierki. Pewnego dnia, gdy Hanna wróciła do domu po długim czasie, Mała dziewczynka spotkała ją w białym trykocie gimnastycznym i spódniczce tutu. Hanna była oszołomiona, widząc dziecko w swoim starym kostiumie. Mamusiu, zobacz, jak ja to teraz potrafię! Krzyknęła dziewczynka. Bella najpierw zręcznie usiadła na sznurku, a potem stanęła na palcach i cofnęła nogę. Za bardzo się spieszyła, by opowiedzieć mamie o wszystkim, czego się nauczyła. Bella bardzo chciała usłyszeć pochwałę od najważniejszej dla niej osoby. Zawsze przeglądała stare albumy. Kiedy zobaczyła twoje zdjęcia z dzieciństwa, powiedziała, że wyglądasz jak Anioł i poprosiła, żebyś poszła do szkoły baletowej. Helga niechętnie się zgodziła. Twoja stara szkoła jest nadal otwarta, a dotarcie tam nie zajmie dużo czasu. Dlaczego ją zabrałaś? Pamiętasz, jak to się dla mnie skończyło? Jej dorosła córka była zakłopotana. Marnujesz tylko swoje pieniądze. Balet jest drogi. Biorę pieniądze z emerytury. A Bella świetnie sobie radzi. Naomi ją komplementuje i pobiera ode mnie połowę pieniędzy. Powiedziała, że reszta pieniędzy będzie pochodzić z talentu Belli. Helga powiedziała: Naomi? Twarz Hanny rozciągnęła się. Czy to córka mojej nauczycielki? Tak przytaknęła jej matka. Odziedziczyła szkołę po mamie, teraz uczy dziewczynki. Helga przemilczała fakt, że trauma, jakiej Hanna doznała w dzieciństwie, była wyjątkowo niefortunna. Naomi kontynuowała naukę z matką, ale droga na wielką scenę była zamknięta dla utalentowanej dziewczyny, więc poświęciła się nauczaniu innych. Całe dzieciństwo i okres dojrzewania spędziła w salach baletowych. Nie, to wciąż drogie. A tutus buty point. Nie zawsze może nosić moje stare ubrania. Wiesz, że baletnice potrafią wydać 300 butów rocznie. Moja córka była oburzona. Nie, jestem przeciwna, ona nie zostanie baletnicą. A na chwilowy błogostan to dużo pieniędzy. Jeśli nie masz gdzie wydać tych pieniędzy, to daj je jej. Potrzebuję tylko nowej sukienki, skarpetek, butów. Kupuję ci coś co tydzień, masz tyle strojów co prymedane. Nie mogę zamknąć szafy. Matka była zła na swoją knąbną córkę. Chcę być gwiazdą. Nie mogę ciągle nosić tego samego publicznie. Hanna zamachała rękami. Hanna, wiesz, Ceo nie chcę się kłócić. Powiem ci, jak doszło do mojej premiery dał mi ją mężczyzna. Hanna usiadła na sofie z nogą założoną na nogę i rozłożyła jedwabną spódnicę na nogach. Była niebieska i spływała jak woda. Izabele siedziała w tym czasie na podłodze i patrzyła na matkę. Najwyraźniej o niej zapomniano. Mała dziewczynka patrzyła na swoją piękną mamę i zastanawiała się, dlaczego jej nauczycielka, Lady Naomi, była tak miła i cały czas ją chwaliła. Uśmiechała się, gdy dziewczynka zrobiła coś dobrze, klaskała w dłonie, nazywała ją utalentowaną perełką, a jej mama nic nie mówiła, chociaż Bella bardzo się starała. Izabele uwielbiała chodzić do szkoły baletowej. Fascynowały ją śliczne dziewczynki, choć trochę wstydziła się, że ich ubrania są o wiele ładniejsze. Po przedszkolu w dni zajęć czekała na babcie. Łapała babcie za rękę i spieszyła się, biegnąc z nią na zajęcia, aby się nie spóźnić i być pierwszą. Chodziło o to, że ten kto przyszedł wcześniej, mógł wstać pierwszy i rozpocząć kółko. Dla Belli było to bardzo ważne. Dziewczynka myślała, że jej mama, która zawsze mówiła tylko o scenie i o klaskach, zwróci na nią uwagę, jeśli zostanie baletnicą. Jednak Hanna znów myślała tylko o sobie. Czas mijał i nic się nie zmieniało. Bella, będąc naiwnym dzieckiem, widziała w Hanna piękną księżniczkę z bajek czytanych przez babcie. Podziwiała matkę, bo była taka piękna, paczniała szminką i perfumami, przychodziła z kwiatami i zawsze przynosiła jej prezenty. I jeszcze obietnica, wiele, wiele obietnic. Kiedy dorośniesz, na pewno zabiorę cię ze sobą w trasę, pokażę ci, jak wygląda moje życie za kulisami i na scenie, powiedziała Hanna, przytulając córkę. Może będziesz chciała zostać modelką albo artystką, jak mama. Jesteś taka piękna, Bella. Wiesz, w tym roku kończysz sześć lat. Przyjdę na przyjęcie, spędzimy razem twoje urodziny. Spędzimy. Klasnęła w dłonie dziewczynka, po czym mocno objęła mamę za szyję. A mogę zadzwonić do koleżanek. Nikt w przedszkolu nie wierzy, że mam mamę. Mówię, że jesteś bardzo piękna i grasz różne księżniczki na scenie. Ale nazywają mnie kłamczuchą. Mówią, że mam tylko babcię. Oczywiście, że masz. Hanna uśmiechnęła się szeroko. Zorganizuję ci takie przyjęcie, że wszyscy będą ci zazdrościć. Kupimy ogromny różowy tort i nowe dopasowane sukienki. Mogę dostać żółty tort. Zapytała Bella. Nie lubię różowego koloru. Nie lubię różowego, nie obchodzi mnie, że jest tęczowy. Możesz mieć dowolny kolor. Obiecała jej matka. Helga powiedziała. Masz niespełnione obietnice wobec córki jak głupi zawiniątka. Była wściekła. Bella ci ufa. Przegapiłeś wszystkie jej urodziny. Za każdym razem czeka na ciebie, a potem dostaje prezent pocztą i próbuje powstrzymać łzy. Ostatnim razem nie spała całą noc, zdmuchnęła świeczki na torcie, nie pozwoliła ci rozplątać włosów ani zdjąć sukienki. Spodziewała się, że przyjdziesz na jej przyjęcie. Nawet nie zadzwoniłeś. Czy ty w ogóle wiesz, czego życzy sobie twoje dziecko? Nie chce kolejnej lalki ani wypchanego słonia, chce dnia spędzonego z mamą. Tym razem będzie inaczej. Hanna zacisnęła usta z urazą. Będę tam. Nie wiadomo, jak długo trwałoby to wszystko, gdyby nie wypadek, który całkowicie odmienił życie Hanna. Zebele miała wtedy sześć lat. Obudziła się wczesnym rankiem, czując podekscytowanie i oczekiwanie na wakacje, wyskoczyła z łóżeczka i pospieszyła do pokoju babci. Babciu, babciu. Jestem solenizantką. Obudziłaś się. Obudź się, mamusia dziś przyjeżdża. Dziś mam pięć, och, sześć lat. Jestem dużą dziewczynką. Czy będą balony? Kiedy mamusia przyjdzie. Obiecała mi żółty tort. Będzie miał dwa piętra, jak w kreskówce. Tyle tylko, że babcia Helga nie reagowała na słowa wnuczki, bez względu na to, jak bardzo próbowała ją podburzyć. Izabela nie wiedziała, że babcia zasnęła na dobre. W nocy Helga miała nagłe zatrzymanie akcji serca. Mała Bella zrobiła wszystko, co mogła. Płakała, błagała babcie, żeby się obudziła, beształa ją za to, że zrobiła jej taki kiepski żart. Ale na próżno. Mijały godziny, a babcia Helga nie wstawała. Dla Izabeli ten czas wydawał się wiecznością. Wzięła telefon babci na przycisk, ale był wyłączony. Dziewczynka próbowała otworzyć drzwi, ale nie mogła znaleźć klucza. Izebele była całkowicie zdezorientowana. Serce kołatało jej w piersi. Nie zdawała sobie sprawy z tragizmu sytuacji, ale wiedziała, że musi coś zrobić. Mamusia zaraz tu będzie. Przypomniała sobie dziewczynka i, nieco uspokojona, nawet się rozchmurzyła. Mama przyjdzie i babcia też wstanie. Musimy tylko poczekać na mamusie. W tym samym czasie Hanna znajdowała się wiele kilometrów od rodzinnego miasta. Kobieta była w garderobie. Brawa wciąż dzwoniły jej w uszach. Po występie, który właśnie się odbył, grała swoją najlepszą ulubioną rolę Oksany w sztuce Sairanou de Bergerac. Na jej ustach gościł błogi uśmiech. Hanna wpatrywała się w swoje odbicie w oświetlonym lampą lustrze. Rozległo się pukanie do drzwi. Wejść. Rzuciła z nutą wyniosłości i pewnego rodzaju letargu. Kto tam? Usłyszała za sobą przyjemny głos. Nazywam się Matis Smoro. Jesteśmy sobie obcy, ale chciałbym to sprostować. Widziałem cię na scenie, jestem gotów dodać swoje nazwisko do grona wielbicieli Twojego talentu. Hanna spojrzała przez ramię i zamarła nie dlatego, że mężczyzna był przystojny lub trzymał wspaniały bukiet róż. Nie. Po prostu go rozpoznała. Nieznajomego, który był jedynym świadkiem jej wstydu. Mężczyznę z jachtu. Jednak z wyrazu twarzy Francuza wynikało, że jej nie rozpoznał. Oczywiście, na razie była u ptakiem olśniącym upierzeniu. Hanna, chcąc nie chcąc, śledziła życie Francuza. Wiedziała, że kręcił wspaniałe filmy. Występ w jednym z nich oznaczał złotą przepustkę do świata show biznesu i popularności. Mężczyzna znany był z tego, że bohaterowie jego filmów rzadko przechodzili przez standardowy casting. Temperamentny, ekscentryczny reżyser sam znajdował gwiazdy do swoich filmów. Tak też trafił na Hanna. Kobieta, szybko przypominając sobie, że jest artystką, zebrała się w sobie. Wyprostowała ramiona, uśmiechnęła się olśniewająco i lekko opuściła rzęsy, jakby zawstydzona taką pochwałą. Znam cię, jesteś reżyserem filmowym. Lubię twoje filmy. Wstała z fotela i z gracją podeszła do gościa. Jestem zaszczycona słysząc miłe słowa od Mistrza Świata Filmu. Przyjęła kwiaty i wdychała zapach ponków. Na jej policzkach pojawił się rumieniec. Dziękuję, to moje ulubione kwiaty. Powiedziała, spoglądając na Matis, a spod rzęs. Nie będę odwlekał celu mojej wizyty. Mam dla ciebie propozycję, Hanna. Myślę, że ci się spodoba. Dyrektor uśmiechnął się. Jesteś pewna. Artystka uśmiechnęła się zalotnie. Jakiego rodzaju propozycja? Może uścisk dłoni? W takim razie muszę się zastanowić przynajmniej kilka minut. Jestem damą. Mężczyzna roześmiał się, doceniając zarówno flirt, jak i żart. Na razie chcę, żebyś zamieniła scenę na plan filmowy. Myślę, że zasługujesz na coś więcej, Hanna! powiedział. Chciałabyś omówić szczegóły na osobności? Jeśli jesteś wolna, oczywiście. Hanna złapała oddech. Planowała spotkać się z Dawej EM po przedstawieniu, ale zdała sobie sprawę, że dyrektor teatru już jej nie interesuje. Wycisnęła już z niego sok jak z cytryny. Wyciągnęła rękę do Matis A. Z wielką przyjemnością. Matis Moroza proponował jej wyjazd do Europy i zagranie w jego projekcie. Hanna kręciło się w głowie na myśl o perspektywach, które przed nią stały. O tym, że gdzieś daleko czeka na dziecko, zapomniała. Dwa dni po tym, jak Hanna spędziła w pokoju Matissa w jego łóżku, otrzymała telefon z nieznanego numeru. Zmarszczyła brwi, patrząc na nieznane cyfry. Halo rzuciła do słuchawki. Pani Hanna? Zapytała kobieta. Tak, kto mówi. Zapytała Hanna, ściskając telefon ramieniem i chwytając szminkę, aby poprawić usta. Mów, szybko! Jestem zajęta. Planowała zjeść kolację ze swoim nowym kochankiem i przyszłym dyrektorem. Masz telefon ze szpitala wojewódzkiego. Zaczął nieznajomy. Chodzi o twoją matkę i córkę. Co się z nimi dzieje? Czy ktoś jest chory? Hanna, nie czując się zmartwiona, zapytała, kręcąc szminką. Ostatnim razem, gdy były chore, zarówno córka, jak i matka złapały ospę wietrzną. Zebele przyniosła ją z przedszkola, a jej matka, jak się okazało, nigdy wcześniej jej nie miała i nie miała odporności. Hanna opuściła mieszkanie na miesiąc i zamieszkała ze swoim kochankiem, ponieważ nie mogła sobie pozwolić na zrujnowanie twarzy pryszczami. Mów! Hanna nie mogła już tego znieść. Po drugiej stronie telefonu rozległo się mamrotanie. Hanna spojrzała na zegarek, czując zniecierpliwienie i irytację. Ale nieznajomy w końcu odpowiedział: Twoja matka zmarła dwa dni temu. Zawał serca. Przykro mi. Pani córka cały czas była w mieszkaniu z babcią, nigdy nie wychodziła. W końcu nie wytrzymała i chciała zadzwonić przez okno. Była tam druciana siatka. Dziecko nadepnęło na nią, siatka pękła i dziewczynka spadła. Co się z nią stało? Hanna usiadła na brzegu łóżka, bo miała słabe nogi. Szminka wypadła z jej osłabionych palców, szkło uderzyło o biały stos dywanu, zostawiając smugę jak rozmazana krew. Czy ona żyje? Jest stabilna. To właściwie cud. Dziecko spadło z trzeciego piętra najpierw na zak BZU, który spowolnił upadek. Jednak dziewczynka ma problemy. Musisz wejść. Hanna powiedziała tylko Matis, że jej matka odeszła. Na propozycję mężczyzny, by poszła z nią pomóc, nie zgodziła się. Kobieta ukrywała dziecko przed swoim nowym ukochanym. Kiedy Hanna wróciła do miasta, ponura, szara, brzydka rzeczywistość, przed którą tak długo uciekała, przykryła jej głowę jak gruby, zjedzony przez muł wełniany koc. Nie pozwalała jej oddychać, wypełniała płuca kurzem. Pogrzeb matki, przygnębiający stan córki wybiły grunt spod nóg artystce, która jeszcze wczoraj przeżywała nowy romans, rozkoszowała się męską uwagą i namiętnością. Marzyła o podróży do Europy. Hanna przyjechała do szpitala dopiero po uporaniu się z pogrzebem matki. Nie chciała widzieć swojej córki, jakby już wiedziała, co robić. Lekarze powiedzieli jej, że dziewczyna uderzyła się w kręgosłup i to w sposób, na który nikt nie mógł postawić prognozy. Lekarz prowadzący Isabelli, zabierając Hanna do swojego gabinetu, powiedział szczerze: Szanse Isabelli wynoszą pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Przed nią długa i żmudna droga powrotu do zdrowia. To będzie trudne i bolesne. Dziecko jest małe. Jeśli przeżyje, prawdopodobnie będzie chodzić. Tylko cud może pomóc. To wyczerpująca praca i ciągła opieka nad dzieckiem. Dla Hanna wszystkie te słowa brzmiały jak osąd. Hanna poczuła się jeszcze gorzej, gdy zbliżając się do pokoju córki, zamarła, nie mając odwagi wejść i spojrzeć na twarz dziecka. Artystka stanęła w drzwiach, zbierając myśli, próbując przywołać uśmiech na twarz i ściskając śmieszną żyrafę. Zabawkę, którą kupiła córce. Wtedy usłyszała głosy. W pokoju były pielęgniarki. Och, współczuję tej dziewczynie. Mówią, że chodziła do szkoły baletowej. Powiedziała ta, której głos brzmiał bardziej dojrzale dla Hanna. Ona jest taka ładna. Jaka ona ładna. Jaka ładna buzia, jak u lalki. A teraz będzie przykuta do wózka do końca życia. Co w tym złego? Nie może nawet sama pójść do toalety. Wybacz mi, panie, zmiłuj się. Nie budź jej, ona rzadko śpi. Biedactwo czeka na mamę. Czy naprawdę jest aż tak źle? Zapytała z niepokojem i smutkiem w głosie. Lekarze mówią, że cud jest możliwy. Sama widziałaś wiele cudów. Nie powiem ci tak. Widziałem w życiu wiele osób z tego rodzaju traumą. Więc broń Boże, żeby była w stanie samodzielnie utrzymać łyżkę. Niepełnosprawna. Hanna zbladła i zadrżała jakś trawy na wietrze. Wyobraziła sobie swoje życie z córką. Na razie nie było dla kogo jej zostawić. Oto zamieniała swoje wytworne garnitury i stroje na domowy szlafrok w kolorach tak zniszczonych, jak jej matka. Będzie musiała gotować i karmić belę łyżeczką, a nie będzie tego robić w szlafroku. Będzie ciągnęła córkę na wózku, prosząc o pomoc w jego opuszczeniu. W wejściu nie było nawet windy. A potem zabierała dziecko do toalety lub zmieniała pieluchy, nawet gdy była dorosła. To obrzydliwe i obrzydliwe. Hanna chciała się odwrócić i uciec. Nie zauważyła jednak, że rozmowy ucichły. Pielęgniarki skończyły pracę w pokoju jej córki. Drzwi otworzyły się, niemal uderzając Hanna w twarz. Młoda pielęgniarka sapnęła, zaskoczona. Potem jej twarz rozjaśniła się. Witam. Pani musi być panią Hanna, matką Belli. Jakże się ciebie spodziewaliśmy? Bella będzie taka szczęśliwa, kiedy się obudzi. Ledwo otwiera oczy, by zapytać, czy mama już była. Najstarsza spojrzała uważniej na bladego gościa i powiedziała: cicho, Anastasio. A potem zwróciła się do Hanna: Zebele, śpi. Możesz jednak poczekać na oddziale. Hanna skinęła głową zdezorientowana. Na nogach ciężkich od ołowiu. Weszła do pokoju i zamarła, patrząc na córkę. Blada dziewczynka leżała w łóżku. Wydawało się, że nic jej nie jest. Mama myślała nawet, że to wszystko pomyłka. Głupi żart. Oto ona, jej córka, leżała tam, spała i miała dobre sny. Zaraz się obudzi i pobiegnie do niej. Biegła zabawnie, porzucając kolanami, jakby była na sprężynach. Dopiero wtedy zaczęła dostrzegać coraz więcej szczegółów. Cewnik, wózek inwalidzki przygotowany na przyszłość. Paskudny worek pod łóżkiem, w co ja się wpakowałam? Kobieta sapnęła w końcu, zdając sobie sprawę z rzeczywistości. Opadła na krzesło, upuszczając żyrafę na podłogę. Hanna zakryła twarz dłońmi. Przełykając łzy, Hanna uświadomiła sobie, że nie współczuje swojej córce. Współczuła tylko sobie i swojej przyszłości, którą ta dziewczyna zdawała się chcieć zniszczyć od najmłodszych lat. Zakraść się do życia niezauważona. Hanna przypomniała sobie. Ocierając łzy i tuż dorzesł z twarzy: Wszystko wali się na mojej drodze. Hanna marzyła o sławie, chciała być wielka. Była młoda i piękna. I co się teraz z nią stanie? Widziała Belle jako kamień u szyi głaś ciągnący ją w dół. Nie nie mogła sobie na to pozwolić. Urodzę kolejne dziecko i zapomnę o tym wadliwym. Pomyślała Hanna. Tak, właśnie tak. Będę miała zdrowego chłopca lub dziewczynkę od Matis A. A potem już na zawsze będę go miała w swoich rękach. Nagle ciszę szpitalnej sali przerwał dzwonek telefonu. Dzwonek, piosenka pop, był zbyt głośny, optymistyczny i nieodpowiedni dla stylowego, pachnącego narkotykami pokoju. Hanna, narzekając, sięnęła do torby. Rzuciła szybkie spojrzenie na twarz Belli, bojąc się, że się obudzi. Dziewczynka rzeczywiście marszczyła brwi, a jej blade usta drżały. Ale królestwo Morfeusza nie pozwoliło dziecku przejść do prawdziwego świata. Tak, Matis. Kobieta szepnęła, przyjmując wyzwanie. Hanna wstała, podeszła do okna i spojrzała na dziedziniec, po którym spacerowali pacjenci. Mon amor, wszystko w porządku. Kiedy będziesz wolny. Mężczyzna zwracał się do Hanny różnymi imionami, wtrącając francuskie słowa: Mon amor, moja miłość. Mój anioł, ma her. A teraz była gwiazdą, jego gwiazdą, która wkrótce zabłyśnie na niebie. Wierzył w to, wierzył w Hanna. Szeptał jej to, zmieniając jedwabną pościel i łapiąc ustami jej jęki. Przydomek, rzucony w języku miłości, wspomnień i nocy w ramionach Francuza, sprawił, że serce Hanny ścisnęło się słodko. Zakryła powieki, pozwalając tym emocjom przepływać przez nią. Kobieta zdawała sobie sprawę, że jest za wcześnie, by mówić o prawdziwych uczuciach, ale nigdy nie czuła się tak zdawajem ani z nikim innym. Matisse pobudzał jej krew, sprawiał, że jej serce biło wściekle. Zakochiwała się w nim. Tak, w porządku. Po prostu wciąż nie mogę się pozbierać. Wiesz, to tragedia. W końcu nigdy nie miałam nikogo poza mamą. Mruknęła Hanna. Hanna, rozumiem, ale musisz się pozbierać. To boli stracić kogoś bliskiego, ale nie możesz odzyskać mamy. Scena nie może czekać. Musisz skorzystać z okazji. Pocierając spięte czoło, potrząsnęła głową. Rozumiem, ale. Hanna zerknęła przez ramię na śpiącą córkę. Żadnych ale. Hanna, dzwoniłem, żeby powiedzieć, że lecę dziś do Francji. Zaczynamy zdjęcia. Leitisze, czeka na ciebie, czeka na swoją gwiazdę powiedziała Mafesen, nazywając Paryż po Staremu. Tak nazywali to miasto Rzymianie. Od ciebie zależy, czy wsiądziesz do tego pociągu, ale wiedz, że następnego może już nie być na stacji. Zabierasz mnie do Francji. Kobieta westchnęła, słysząc słowa kochanka. Dokładnie. Czekam na moją główną aktorkę. Hanna zamarła w miejscu. Hanna marzyła o stolicy Francji od tamtej fatalnej nocy na jachcie, chciała dostać się do miasta nad brzegiem Sekwany. Miasta, które było uważane za metkę światowej mody, ojca kina, miejsca, które raz zobaczone, pozwalało bezpiecznie udać się na drugi koniec świata. Już idę. Hanna odetchnęła. Po czym wyszeptała żarliwie. Błagam cię, daj mi jeszcze trochę czasu, załatwię kilka formalności, a potem przyjadę i będę należeć tylko do ciebie i sceny. Odpowiedź i obietnica przyszłej aktorki usatysfakcjonowały Francuza. Był chciwy odkryć w świecie kina jak kolekcjoner poszukujący wyjątkowych, rzadkich pereł. Potrzebował Hanna. Tydzień, nie więcej. Moro przerwała połączenie. Za oknem zobaczyła kobietę pchającą przed sobą wózek z dzieckiem. Była ubrana w stare ubrania, nieestetyczne, w ciemnych kolorach. Twarz miała bladą, oczy zmęczone. Hanna uniosła usta i odwróciła się. Nie zauważyła nawet, że kobieta zatrzymała się w tym momencie. Podeszła do swojego syna, który siedział w wózku, poprawiła kocyk na jego kolanach. Gdy pocałowała dziecko, jej twarz zmieniła się w uśmiech wypełniony miłością po brzegi. Hanna natomiast sprawdziła godzinę na telefonie i podeszła do krzesła. Mamo, rozległ się ostry głos. Hanna szarpnęła się. Telefon prawie wypadł jej z rąk. Mama podniosła zaskoczone spojrzenie na córkę. W jej jasnozielonych oczach, które były szeroko otwarte, pojawiły się łzy. Mamo, czy to naprawdę ty? Przyjechałaś. Dziewczynka rozpłakała się. Spojrzała na Hanna i bała się mrugnąć. Co jeśli wizja zniknęła? A to nie jest rzeczywistość, a nie kontynuacja snu, snu, w którym była obok mamy i babci i w którym poruszały się jej ręce i nogi. Widząc bezradność córki, Hanna wyczuła zły ton. Wymusiła z siebie uśmiech. Tak, kochanie, jestem tutaj. Wszystko w porządku. Mamusiu. Dziewczynka szybko odpowiedziała, patrząc na mamę wyczekująco. Nie rozumiała, dlaczego mama zamarła i wyglądała tak dziwnie, dlaczego jej nie przytuliła. Jesteś zła, mamusiu. W końcu dziewczynka zrozumiała. Nie zrobię tego więcej. Naprawdę czekałam na ciebie w Twoje urodziny. Czekałam długo, a babcia się nie budziła. Nie kazała mi podejść do okna. Nie posłuchałam, ale więcej tego nie zrobię, będę grzeczną dziewczynką. Hanna ścisnęło w gardle i zacisnęła zęby, bojąc się, że wydobędzie się z niej szloch. Kobieta nie wiedziała, co czuje w tym momencie, patrząc w twarz małej dziewczynki tak ufnej. Dziewczynka skończyła sześć lat. Znów przegapiłem jej urodziny. Gdybym tylko tam wtedy była, pomyślała Hanna. Ale natychmiast odepchnęła od siebie tę myśl. Nie. Kobieta zdecydowała. Zacznę od nowa. Jej też będzie lepiej beze mnie. Nie mogę żyć z inwalidą. Mogę być sławna, ale nie z takim ciężarem jak ona. Niepełnosprawne dziecko to piętno, hańba. Matis nawet nie poprosi mnie o zrobienie filmu. Przestałby mnie kochać, gdyby dowiedział się o Isabelli. Hanna odezwała się sucho do córki. Dziewczynka wpatrywała się w jej twarz niezachwianie. Mamusiu, tak bardzo cię kocham. Powiedziała nagle Izabele. Hanna spojrzała w oczy dziecka. Ja też cię kocham, Bella. Hanna powiedziała sucho. Na pewno dobrze sobie poradzisz. Odpocznij teraz. Zawołam pielęgniarkę. Muszę porozmawiać z twoim lekarzem. Wstała i w pośpiechu opuściła pokój. Godzinę później w całym szpitalu panowała wrzawa. Część personelu podsłuchała rozmowę Hanna z lekarzem na temat oddania dziecka i pozostawienia go w szpitalu pod opieką państwa. Hanna nie została wypuszczona wystarczająco szybko, długo się uspokajała i słuchała pytań lekarza o to, co powinna zrobić dalej, aby przenieść dziecko do ośrodka opieki dla osób niepełnosprawnych. Kiedy wyszła przez okno, zdawała się iść niezauważona w kierunku pokoju córki, ale gdy tylko znalazła się przed jej pokojem, Hanna zmieniła zdanie na temat wejścia do środka. Postanowiła wyjść bez pożegnania. Kobieta szła szybkim krokiem korytarzem. Jej obcasy stukały zgodnie z jej krokami, brzmiąc jak kule. Mamo krzyknęła z za pleców. Mamo, wychodzisz! Hanna odwróciła się gwałtownie, patrząc na córkę. Siedziała na wózku inwalidzkim. Ta sama dorosła, smutna pielęgniarka pchała dziewczynkę przed sobą. Na kolanach belli leżała ta sama żyrafa. Kiedy Hanna zobaczyła minę pracownika szpitala, zdała sobie sprawę, że zrobiła to celowo. Zabrała córkę, żeby pokazać ją matce. Dlaczego, moja droga, zapomniałaś się pożegnać? zapytała aroganckim, wręcz groźnym tonem. A potem splunęła w dłonie. Co ty wyprawiasz, mamo? Dziecko to nie sukienka ze sklepu, nie można jej wyrzucić, jeśli odpadnie guzik. Wiesz, jak ona na ciebie czekała. Jak się zabijała? Potrzebuje teraz wsparcia i opieki bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w swoim życiu. Słowa, które powinny wywołać u matki wyrzuty sumienia, na Hanna wywarły odwrotny efekt. Zarumieniła się i zatrzęsła ze złości. Nie twój interes. Jeśli lubisz sprzątać po chorych kaczkach i wycierać ślinę, to twój wybór. Nie takie życie wybrałam. Krzyknęła głośno, jej głos odbił się echem po korytarzu. Pielęgniarka odsunęła się od kukułczej matki. Po policzkach Isabelli znów popłynęły łzy. Mamusiu, dlaczego odchodzisz? Naprawdę wyjeżdżasz na zawsze. Wyszeptała, patrząc w twarz Hanna. Hanna odwróciła się. Znów zrobiła to tak niechętnie, tak słabo, że trudno było dostrzec twierdzące skinienie głową. Ale Bella to widziała. W piersi dziecka biło maleńkie serduszko ale było w nim więcej miłości niż wody w oceanie i gwiazd na nocnym niebie. I teraz, w tej sekundzie, Bella zdała sobie sprawę, że jej uczucie było nieodwzajemnione. Domyślała się tego już wcześniej, ale nie pozwalała sobie w to uwierzyć. Jej mama jej nie kochała. Prawda okazała się ogłuszająca, bolesna. Kręciło jej się w głowie, bolała ją klatka piersiowa i chciało jej się płakać. To było dla Belli bardziej bolesne niż upadek z okna mieszkania. Wtedy nie zdążyła się przestraszyć. Najpierw złapały ją gałęzie bezetu, a potem straciła przytomność. Teraz spadała, spadała i spadała. Ale nikt nie złapałby jej na dnie. To wszystko dzieje się dlatego, że byłam niegrzeczną dziewczynką. Pomyślała przerażona dziewczynka. Mamusiu, przepraszam. Krzyczała dziewczynka wysokim głosem. Mamusiu, proszę, mamusiu, nie odchodź. Będę grzeczna. Po prostu mi wybacz. Usta Hanna zadrżały. Mocniej chwyciła rączkę torby. I cofnęła się o krok. Nie, mamusiu. Dziewczynka krzyknęła jak ptak, po czym szarpnęła do przodu za mamusią. Tylko nogi nie były jej posłuszne. Dziewczynka, której pielęgniarka w pośpiechu nie przypięła do wózka, wypadła z niego. Uderzyła twarzą o podłogę, ale nawet nie zwróciła na to uwagi. Dziewczynka marnowała ostatnie siły. Dławiąc łzy, spróbowała jeszcze raz skręcić tułów. Przynajmniej jak robak. Ale chciała doczołgać się do mamy. Mamo, nie zostawiaj mnie. Dziecko sapało, leżąc już na podłodze. Ojcze święty, mój kochany, mój kochany. Jak możesz to robić? Krzyczała pielęgniarka, skacząc do dziewczynki i podnosząc ją. Uzyspływały po policzkach kobiety, która nie mogła się nadziwić niczemu. Była przerażona obrazem, który się rozegrał. Cofnęła się o krok, potem o kolejny i kolejny. Potem odwróciła się i uciekła, a jej obcasy stuknęły nie tylko na odgłos wystrzału, ale i wybuchu karabinu maszynowego. Mamusiu, mamusiu. Krzyknęła. Będę wyleczona. Będę zdrowsza. Obiecuję, mamusiu. Tylko mnie więcej nie zostawiaj, mamusiu. Mamusiu. Ten krzyk prześladował Hanna przez długi czas. Budziła się w najlepszych hotelach, na luksusowej pościeli, w zwykłych aktorskich przyczepach i w ramionach ukochanego Matissa, ale zawsze zlana zimnym potem. Drżąc ze łzami na policzkach, usłyszy, jak jej córka błaga, by nie odchodziła, leżąc na szpitalnej podłodze. I będzie się też bała, bała się, że pewnego dnia jej sekret zostanie ujawniony światu. A wtedy wszystko, co osiągnęła, obróci się w popiół. A ludzie wokół niej odwrócą się od Hanna, słodkiej, naiwnej kobiety, którą wszyscy kochali. Minie wiele lat, ale najgorszy koszmar Hanna się spełni. Los to przebiegła suka i była gotowa wystawić kobiecie wysoki rachunek. W końcu była cena do zapłacenia. Naomi szła korytarzem szpitala, czując się dziwnie. Na jej stopach znajdowały się miękkie baletki, coś przypominającego zwykłe buty point tylko bez sztywnego noska. Starała się iść jak najciszej, nie chcąc zwracać na siebie uwagi w takim miejscu. Naomi nie lubiła szpitali. Pamiętała, jak jej mama, która była wzorem do naśladowania, ważna, dumna, bardzo szybko stała się suchą gałęzią. Naomi musiała spędzać dużo czasu przy jej szpitalnym łóżku. Dumna kobieta nie chciała spotkać swojego końca w domu, w przytulnym łóżku. Nie chciała obciążać bliskich jej osób i okazywać im swojej słabości, domagając się opieki. Mimo to, Naomi do ostatniego dnia woziła się ze szpitala do studia tańca. Prawdopodobnie dlatego teraz, gdy wróciła do szpitala, czuła niepokój, smutek i pewnego rodzaju beznadzieję na duszy. Znacznie gorszy był fakt, że przyszła odwiedzić nie jakąś staruszkę, ale małą dziewczynkę, swoją wspaniałą uczennicę. Miała zaledwie sześć lat. Bella wydawała się jednak starsza niż wskazywały na to jej lata. Dziewczynka była uważna, skupiona i zdeterminowana. Naomi przypomniała sobie, jak błagała babcie, by poczekała trochę dłużej, próbując udoskonalić proste ruchy. Pot spływał jej po twarzy. Na jej dziecięcym czole pojawiły się nawet zmarszczki od wysiłku. Matka Belli w niczym jej nie przypominała, pomyślała Naomi. Tak, Naomi pamiętała Hanna. Mimo, że minęło wiele lat, trudno było zapomnieć o osobie, która zrujnowała ci życie z powodu własnego gniewu. Na początku Naomi nie chciała nawet zabrać Isabelli do swojej szkoły, myśląc, że osobiste animozje uniemożliwią jej dobre nauczanie dziewczynki. Ale Bella ją przekonała. Mała dziewczynka o włosach ciemnych jak smoła, bladej cerze i szma oczach trafiła do serca nauczycielki. Rzecz w tym, że do Naomi coraz częściej uczęszczały dzieci bogatych rodziców. Nie obchodziły ich talenty czy sukcesy córek. Chcieli tylko sfotografować swoje córeczki w pięknych strojach łabędzi podczas koncertu sprawozdawczego, by pochwalić się przed znajomymi. Ale Bella była wyjątkową dziewczyną, jakby od razu zrozumiała całą istotę tańca baletowego. W końcu to nie była tylko technika. Najlepsze partie były wykonywane z duszą. Bella miała piękną duszę. Kiedy Naomi dowiedziała się, co jej się stało, była w takim szoku, że nie mogła prowadzić zajęć. Ręce jej zdrętwiały i myślała tylko o dziecku. Tego dnia czekała na ucznia. Bella nigdy nie spóźniała się na zajęcia. Naomi zaczęła się nawet martwić. Jak się okazało, nie na darmo. Dzwoniła nawet do helgi, ale nikt nie odbierał. Wiadomość dotarła do niej tydzień później i wprawiła ją w osłupienie. Naomi nie mogła nawet powstrzymać łez. Wyobraziła sobie, jak ciężko było dziewczynie zostać samej w mieszkaniu. Teraz, nauczycielka, zebrawszy siły, przyszła zobaczyć Belle w szpitalu. Miała nadzieję, że ją pocieszy. W jej rękach znajdowały się kwiaty i torba z prezentem. Kupiła swojej najlepszej uczennicy nowy strój baletowy i point buty z różowej satyny. Naomi zdawała sobie sprawę, że nie może podarować ich dziewczynie na wózku inwalidzkim. Ale i tak wzięła prezent ze sobą. Gdy zbliżyła się do sali, wyszła z niej młoda pielęgniarka. Przyszłaś zobaczyć się z Bellą. Zapytała. Wiesz, muszę cię ostrzec. Przestała w ogóle mówić. Po wypadku? Nauczycielka powiedziała ze smutkiem. Nie była wielką gadułą. Dziewczynka potrząsnęła głową z przygnębieniem. Przestała odpowiadać na pytania po psiku się matki. Naomi zmarszczyła brwi. Nie widziała Hanna ani razu. Dziewczynką zajmowała się tylko babcia, twierdząc, że jej córka zarabia pieniądze i buduje karierę. Ale bez względu na to, ile pieniędzy zarabiała Hanna, Naomi nie mogła nie zauważyć, że nie dawała córce żadnych pieniędzy na jej hobby. Co się stało? Zapytała z nagłą złością, jakby już spodziewała się odpowiedzi. Pielęgniarka rozejrzała się ukradkiem, bojąc się, że ktoś się podsłucha. Ale dziewczyna nie miała nic przeciwko plotkom, więc wystąpiła naprzód. Odmówiła przyjęcia dziecka, powiedziała, że nie chce inwalidy i nie chce mieć z nim nic wspólnego. Kazała jej oddać je do sierocińca. Nie chciała nawet wiedzieć, gdzie dokładnie zostanie wysłana jej córka. Kolor odpłynął z twarzy Naomi. Na chwilę zabrakło jej tchu, jakby wykonała niefortunny piruet, potknęła się i upadła. Pielęgniarka wciąż mówiła. Ale Naomi jej nie słuchała. Mam iść do Belli? Przerwała dziewczynie ciepło. Przyniosłaś dziecku kwiaty? Młoda pielęgniarka była zaskoczona widokiem luksusowego bukietu. To nie jest zwykłe dziecko. Bella jest moją uczennicą. Zwyczajowo daje się kwiaty tancerzom baletowym. Naomi odparła. Obawiam się, że droga na scenę jest dla niej zamknięta. Dziewczyna potrząsnęła głową i odsunęła się, by przepuścić nauczycielkę. W pokoju było bardzo cicho. Jednak Bella nie spała. Leżała na łóżku z głową odwróconą do okna. Jej spojrzenie było pozbawione emocji. Obok niej leżała pluszowa Żyrafa. Witaj, moja perełko. Naomi uśmiechnęła się delikatnie. Dziewczyna ożywiła się, odwracając się do niej. Jej twarz drgnęła, jakby chciała odpowiedzieć, ale zmieniła zdanie. Przepraszam, że tak długo zwlekałam. Studio dopiero teraz wyjechało na wakacje. Wzięła bukiet i włożyła go do ważonu. Lubisz kwiaty? Wybrałam wszystkie żółte, jakie mieli w kwiaciarni. To twój ulubiony kolor. Prawda? Myślę, że wyszło pięknie. Bella patrzyła na kwiaty w milczeniu jasna plama słońca w jej ponurym pokoju. Kiedyś powiedziała swojej nauczycielce w zaufaniu, że marzy o otrzymaniu bukietu po występie. Naomi spojrzała na dziecko, czując, jak pęka jej serce. To było tak, jakby cała siła i emocje zostały z niej wyssane. Usiadła obok niej i zaczęła mówić. Naomi mówiła przez długi czas, opowiadając zabawne zdarzenia ze szkoły i życia baletowego. Czy możesz sobie wyobrazić, że Mary powiedziała, że nigdy nie zatańczy w dziadku do orzechów, bo jest tam myśli król? Ona boi się myszy. Powiedz, ty nie boisz się myszy, prawda? I tak usta Belli zaczęły opadać, ziewając, gdy Naomi znów próbowała żartować. Wkrótce dziecko uśmiechnęło się do nauczycielki, sprawiając, że Naomi nieco się rozluźniła. Dotknęła ciemnych włosów dziewczynki. Tutaj się uśmiechasz. Jesteś taka piękna w takich chwilach. Powiedziała, delikatnie głaszcząc dziecko po głowie, a następnie zapytała. Czy wiesz, dlaczego nazwałam cię perło? Dziewczynka potrząsnęła głową i spojrzała na nauczycielkę z zaciekawieniem. Wiesz, że w balecie są kroki bure, prawda? Moja mama nazywała je perłami boskości. Mawiała, że prawdziwe baletnice wykonują ten ruch jak na sznurku pereł. Za pierwszym razem wyszło ci to niesamowicie dobrze, jakbyś chodziła tak od zawsze. Byłam zachwycona i mimowolnie pomyślałam, że jesteś perłą. Nauczycielka podzieliła się swoimi najskrytszymi myślami. Zebele słuchała jej z otwartymi ustami. Oczarowana tak wysokimi pochwałami, Naomi pochyliła się bliżej dziewczyny i spojrzała jej w oczy. Teraz jestem pewna, że się nie mylę. Czy wiesz, że perły są królową wszystkich klejnotów? Znalezienie perły w morzu to wielkie szczęście. Myślę, że jesteś prawdziwą perłą. Masz talent, kochanie. Więc bez względu na to, co się stanie, nie możesz się poddawać. Rozumiesz mnie? Dziewczyna skinęła głową, ale zaraz potem opadła. Jej usta drżały. Potem powiedziała cicho: cicho nie mogę już tańczyć. Naomi nigdy nie składała obietnic, których spełnienia nie była pewna. Teraz jednak nie było to możliwe. Zanim zdążyła się nad tym zastanowić, z jej ust wydobyły się słowa możesz. Musisz tylko uwierzyć. Zostanę z tobą, Pirl, pomogę ci. Następnie Naomi wyjęła z torby pudełko z prezentami urodzinowymi i pokazała zawartość swojej pacjentce. Będziesz nosić te point buty, moja dziewczynko. Przysięgam, że zrobię wszystko, aby tak się stało. W oczach Isabelli, które dziś były ciemne jak leśny mech, pojawiły się łzy. Naomi objęła ją ramieniem, by nie widziała, że sama płacze. Widok młodej baletnicy, która miała obowiązek błyszczeć na scenie, przerażał ją nawet w tej sekundzie. Żałowała, że nie może przytulić swojej nauczycielki. W odpowiedzi zakryła oczy. Słone łzy zalały jedwabną chusteczkę. Jedną z tych, które nauczycielka zawsze nosiła na szyi. Dziewczynka bała się ponownie zaufać dorosłemu i poparzyć się, bo tak bardzo cierpiała. Jednak w tej chwili za bardzo chciała być kochana przez kogokolwiek. Gdy Naomi przytuliła Belle, zaczęło się ich nowe życie. Naomi nigdy nie miała życia osobistego. Tak więc tylko lekkie przeloty z fanami, którzy podziwiali jej piękno i wdzęk, ale nie mogli podbić serca baletnicy i pozostać blisko niej przez długi czas. Najpierw Naomi studiowała, potem jej matka zachorowała, a następnie opuściła córkę. Ich rodzinny biznes, szkoła baletowa, spadł na kruche ramiona Naomi. Dziewczyna musiała udowodnić swoim uczniom i rodzicom, że nie jest gorsza od matki, więc rzadko myślała o swojej rodzinie i dziecku. Owszem, czasami naprawdę chciała rzucić wszystko i zostać mamą, zwłaszcza gdy widziała szczęśliwe kobiety, czasem nawet w ciąży, które przynosiły swoje dzieci do jej studia i całowały się na pożegnanie. Ale Naomi była przekonana, że kariera i dzieci są nie do pogodzenia. Pamiętała, jak jej mama mówiła z całą powagą, kiedy pozwalała jej chodzić na szkolne tańce. Żadnych chłopców. Naomi, oni mają tylko jedno na myśli: dostać się pod twoją spódnicę. Dla przyszłej baletnicy to niedopuszczalne. Upomniała córkę. Pamiętaj, albo jesteś prima baleriną, albo mamą. Ty wybierasz, czy chcesz poświęcić życie tańcowi, czy rodzinie. Ale ty masz mnie. Dziewczyna była oburzona. Ale ty jesteś baletnicą. Mama uśmiechnęła się. Dlatego nie tańczę na scenie, tylko uczę innych, bo mam ciebie. Oczywiście później zdali sobie sprawę, że gwiazdorskich ról Naomi nie zobaczą. Prawa noga, która w dzieciństwie rozpieszczała Hanna, często o sobie przypominała. A teraz po długim czasie Naomi ma córkę już dorosłą, a nawet na wózku inwalidzkim. Tak, Naomi adoptowała Isabelę, bojąc się nawet wyobrazić sobie, że dziecko trafi do sierocińca. Spędziła więc dużo czasu na zbieraniu dokumentów i rozmowach z prawnikami. Kiedy Bella została wypisana ze szpitala, udała się do domu Naomi. Życie Naomi stało się o wiele trudniejsze. Zatrudniła opiekunkę dla Belli, sama zabierała ją na kursy rehabilitacyjne do psychologa, często zawoziła do szkoły. Ogólnie rzecz biorąc, pod koniec dnia była wyczerpana. Jednak Naomi wierzyła, że widok jej małej dziewczynki wart jest wszystkich nieprzespanych nocy. Lekarze chwalili ją, a nawet byli szczerze zaskoczeni, uznając sukces dziecka za prawdziwy cud. Naomi milczała, ale zdawała sobie sprawę, że nie było tu żadnego cudu, tylko siła woli i charakter dziecka. A pręd w Isabelli był większy niż w dorosłych ludziach. Latem dziewczynka pojechała na obóz aktywnej rehabilitacji. Stamtąd wróciła zainspirowana, obcując z innymi dziećmi z podobnymi problemami. Wydawało się, że życie zaczęło się układać. Mimo to jej przyjaciele wytykali ją palcami. Zwariowałaś. Czy to żałosne? Jak długo będziesz odgrywać rolę matki Teresy? Umieść dziecko w szkole z internatem. Stacy była już oburzona, kiedy przyszła kilka miesięcy później na filiżankę herbaty. Jak to oddać? Myślisz, że to działa tak samo jak w sklepie można oddać dziecko jak karton przeterminowanego mleka. Nie mogąc tego znieść, naomi zaczęła. Stacy przewróciła oczami i wzięła łyk zielonej herbaty. Masz mnie! Nawet nie chciałaś założyć normalnej rodziny. A teraz co, inwalida? To odpowiedzialność na całe życie. Lekarz powiedział, że jej kontuzja jest uleczalna i robi postępy. Powiedziano mi, że nie może utrzymać łyżki. A teraz Bella sama wspina się do wózka, sama o siebie dba. Bella jest bardzo silną dziewczynką. Jest silna, to prawdziwa wojowniczka. Poradzi sobie, a ja jej pomogę. Zobaczysz, zaprosimy cię z powrotem na przedstawienie. Bóg da, oczywiście. Ale nadal uważam, że to, co zrobiłeś, było głupie i impulsywne. Tak, też mi jej żal, ale żal mi też bez pańskich psów. Współczuję też bezdomnym. Co mamy zrobić, zabrać ich wszystkich do domu? To ciężar. Naomi, musisz budować życie osobiste, a nie je rujnować. Takie prymitywne porównanie nie spodobało się inteligentnej nauczycielce. Nie miała jednak czasu na odpowiedź. Kobiety, które siedziały w kuchni, nie zauważyły, jak w drzwiach pojawił się wózek inwalidzki. Do tego czasu Bella nauczyła się z niego korzystać i mogła samodzielnie poruszać się po przestronnym mieszkaniu, jeśli Naomi nie zamykała drzwi. Wiesz, potrafię robić wiele rzeczy. Lekarz mnie chwali. Powiedziała dziewczynka, patrząc w twarz swojego dorosłego gościa z niedziecięcym spojrzeniem. Stacy zarumieniła się z zażenowania i nie mogła odpowiedzieć. Szybko pożegnała się z przyjaciółką i jej przybraną córką i wybiegła przez drzwi. Bella spojrzała na swoją przybraną mamę, którą wciąż nazywała Lady Naomi. Czy jestem ciężarem? zapytała bez ogródek. Moja mama tak mnie kiedyś nazwała. Powiedziała też mojej babci, że jestem ciężarem. Naomi usiadła przed dziewczyną, biorąc jej dłonie w swoje Nie słuchaj innych, Pirl spojrzała czule w oczy dziecka. Wiesz, że wokół ciebie zawsze będą źli ludzie. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Jeśli nie możesz chodzić, będą zachowywać się jak Stacy, nazywając cię ciężarem. Jeśli jesteś najlepszy, będą wymyślać plotki, by cię oczernić z zazdrości. Ten, kto jest za tobą, zawsze próbuje cię popchnąć i sprawić, że upadniesz. Ważne jest, aby nie być jak tacy ludzie i iść naprzód. Czy to jasne? Dziewczyna połyskiwała ustami i patrzyła na Naomi podekscytowana. Następnie zdjęła z nóg kraciastą koszulę, która ukrywała jej obrażenia. Chcę ci coś pokazać, wyszeptała. Naomi zauważyła, że oczy dziewczyny zalśniły. Tak bardzo się martwiła. Z jej ust wydobył się konwulsyjny wydech. Potem napięła się z całej siły. O mój Boże, sapnęła Naomi. Naomi początkowo myślała, że sobie to wyobraziła. Ale nie. Stopy jej młodej uczennicy poruszyły się, a palce rozprostowały, jakby miała wykonać jakiś choreograficzny ruch. Oczy Izabeli rozbłysły szczęściem. Na jej skroniach pojawiły się kropelki potu. Podniosła głowę, spoglądając na nauczycielkę. Widziałaś, widziałaś. Naomi skinęła głową, przyciskając dłoń do ustęp, następnie mocno przytuliła dziewczynę. Grzeczna z ciebie dziewczynka minęło niewiele czasu, a już zrobiłaś takie postępy. Jestem z ciebie dumna, moja perełko. Oczywiście nie zamierzały poprzestać na tym, co osiągnęły. Jednak nie wszystko szło gładko. Isabeli było ciężko, zwłaszcza gdy siedziała w klasie i obserwowała tancerzy. Pewnej nocy, gdy Naomi wyszła z pokoju, by napić się wody, usłyszała cichą muzykę w pokoju swojej przybranej córki. Skrzypce. Natychmiast rozpoznała partię z jeziora Łabędziego. Kobieta na palcach podeszła do pokoju Isabelli, ale zobaczyła tylko, jak ta upada na podłogę, próbując przybrać odpowiednią pozę. Naomi chciała do niej podbiec, przytulić ją i pocieszyć, ale nie śmiała się zdradzić. W końcu był powód, dla którego dziewczynka potajemnie próbowała trenować. Wtedy Naomi zobaczyła, jak Zebele uderza pięścią w podłogę z frustracji. Zacisnęła zęby i cicho zapłakała. Pyśniące krople łez spłynęły po jej policzkach i rozbiły się na podłodze. A potem dziewczyna znów spróbowała wstać tylko po to, by stanąć w zwykłej klasycznej baletowej pozie, nie wykonując nawet kroku czy podskoku. Serce Naomi zaciskało się coraz mocniej. Kobieta nieustannie szukała sposobów, by pomóc swojej córce. W ten sposób dowiedziała się o świetnym instruktorze rehabilitacji ruchowej, masażyście Jasonie. Mężczyzna, jeśli wierzyć plotkom, był niemal magikiem, który pomagał ludziom odzyskać zdolność chodzenia. Nie licząc na jego pomoc, Naomi napisała list. Opowiedziała mu o losie Belli i nadziei dziewczyny nie tylko na chodzenie, ale także na skok, o którym marzyła. Podczas tego skoku baletnica wydaje się zastygać w powietrzu. Kiedyś Izabele marzyła o powtórzeniu tego ruchu. Pewnego dnia, napisała Naomi na końcu listu. Izabella z pewnością zostanie Odettą Diesel lub zagra rolę w Don Kichocie. Ale potrzebuje pomocy. Od chwili, gdy Naomi wrzuciła list do skrzynki, minął tydzień, potem drugi, potem trzeci. Ale Jason nie odpowiedział. Kobieta straciła już nadzieję, gdy do jej studia przybył gość. Nie rozpoznała go od razu. Z jakiegoś powodu Naomi wyobrażała sobie, że Jason jest starszym mężczyzną, jak Gandalf z Władcy Pierścieni. Filmu, który ona i Bella oglądały nie tak dawno temu. Z wyjątkiem tego, że Jason był młodym blondynem z chytrym przymrużeniem oka i wyraźną linią ustęp. Jego skóra była złocista od opalenizny. Byłem za granicą, a teraz przyjechałem zobaczyć przedstawienie baletowe. Oświadczył od progu, jakby nie miał wątpliwości co do pomyślnego wyniku swojej pracy. Gdzie jest przyszła prima ballerina? Przepraszam, ale nie jesteś za młoda. Naomi zawahała się, nie mając zamiaru powierzać zdrowia córki mężczyźnie, który wyglądał bardziej jak model bielizny Armaniego niż lekarz. Pomyślała, że dała się nabrać na jakiś chwyt pr Aui, jak głupia. Jason jednak uśmiechnął się. Bez urazy. Jestem pewien, że powiedziano ci to samo, Naomi. Ja też nie tak wyobrażałem sobie moją nauczycielkę baletu. Spojrzał na brunetkę z ciekawością i zainteresowaniem w oczach. Uwaga Jasona trafiła ją w oko, a nie wbrew. Naomi nie miała nic do powiedzenia. Musiała uparcie udowadniać ludziom, że wiek i młoda twarz nie są wyznacznikiem doświadczenia i wiedzy. W końcu zaufała mężczyźnie. Po długiej rozmowie Naomi zgodziła się na zajęcia, ale sama w nich uczestniczyła. Razem z Jasonem opracowali cały system, dzięki któremu dziecko stanęło na nogi. Sława Jasona okazała się uzasadniona. Znalazł podejście do serca dziecka, niezmiennie nazywając ją bułeczką. Potrafił ją rozśmieszyć, ale nigdy jej nie zawiódł. Pracowali dzień i noc. I wtedy nadszedł szczęśliwy dzień. Zebele postawiła pierwsze kroki. Brakowało im gracji baletnik, ale Naomi nagle uznała je za najpiękniejsze, dotykające ważnych strun jej duszy. Wyciągnęła ręce, biorąc Belle w objęcia. Dziewczynka przytuliła się mocno do Naomi i mruknęła, nie mogąc poradzić sobie z emocjami. Dziękuję, mamo. Naomi zamarła na chwilę. Nie mogę uwierzyć własnym uszom. Spojrzała na Jasona, który stał obok niej. Przytaknął, tak, ja też to słyszałem. Naomi przytuliła dziecko mocniej, całując czubek jej głowy. W tej sekundzie znów była pewna, że dokonała właściwego wyboru. Bella była jej córką. Nigdy nie pozwoliłaby jej odejść. Hanna była znana w Europie. Była pewna, że teraz po spotkaniu z Matisse'em ich losy odmienią się na lepsze. Na początku tak było. Kobieta dostała rolę, ale sukcesu jej to nie przyniosło. Krytykom nie spodobała się gra Hanna. Nazywali ją pustą i tekturową. Twierdzili, że zrujnowała świetny film. Matisse uspokajał swoją kochankę. Kochanie, czarny PR to też PR przekonywał, zabierając jej gazetę z kolejnym oszczerczym artykułem. To był twój debiut. Teatr bardzo różni się od przemysłu filmowego, choć wiele osób tak nie uważa. Trzeba przyjmować krytykę i stawać się lepszym. Tyle, że Hanna nigdy nie nauczyła się słuchać rad. Stała się bardzo zła. Nie miała zamiaru się poddać. Zwłaszcza, że zerwała związek z Dawej EM przez głośny skandal. Droga do teatru była dla niej zamknięta. Owszem, byli inni dyrektorzy, ale to wszystko było zbyt powiązane. Kobieta zaczęła torować sobie drogę w świecie kina. Matisse nie wiedział, że jego piękna i pozornie nieskazitelna Hanna była wulkanem w owczej skórze. Hanna wrabiała innych aktorów, aby zdobyć rolę lub po prostu ukarać ich za złośliwe plotki. Robiąc to, Hanna działała subtelnie, rzadko brudząc sobie ręce. Jednak ludzie zaczęli zauważać, że coś jest nie tak. Pewnego razu, gdy Hanna przyszła na casting do melodramatu, jedna z kandydatek do głównej roli zatruła się. Inne dziewczyny wytykały Hanna palcami, mówiąc, że uprzejmie przyniosła ofierze filiżankę kawy. Oczywiście nie mogły niczego udowodnić, ale wokół Hanna narosła zła reputacja, której nie mógł zmyć ani wybielacz tlenowy, ani matis. Kariera Hanna, która nigdy w pełni nie rozkwitła, zaczęła zanikać. Wtedy kobieta postanowiła związać się z Mathis EM. Niczym wąż wysysała jego siłę, pieniądze i koneksje. Francuz uległ urokowi piękności. Został przez nią zaślepiony. Hanna zrozumiała, że jej główną rolą w życiu jest odgrywanie lepszej wersji samej siebie. W końcu stała się czarującą pięknością z magazynów. Szybko jednak musiała o tym zapomnieć. Po prostu pławiła się w luksusie. Czasami była zapraszana na sesje zdjęciowe jako modelka. Czasami Matisse, ulegając jej prośbom, dawał jej rolę w filmie. Załatwił też swojej kobiecie udział w programie telewizyjnym jako prezenterka, wykorzystując do tego znajomych. Kobieta zaczęła również działać charytatywnie, aby oczyścić swoją reputację. Ogólnie rzecz biorąc, Hanna była w stanie zdobyć przyczółek w tym świecie, chociaż zdawała sobie sprawę, że bez Mori jest nikim. Wkrótce francuski reżyser ogłosił zaręczyny. Artykuł o ich romansie i przyszłym ślubie pojawił się w wielu błyszczących magazynach, o czym kiedyś marzyła Hanna. Na zdjęciach wyglądała olśniewająco w sukience w kolorze indygo, z ciemnymi włosami ułożonymi w wysoką fryzurę. Kobieta nie mogła się sobą nacieszyć. Matisse i Hanna pobrali się pięć lat po tym, jak się poznali. Dwa kolejne lata później Matis, obejmując żonę w małżeńskim łożu, zadał cenione pytanie. Czy nie chcesz mieć dziecka? Hanna złapała oddech. Odwróciła wzrok, jakby zawstydzona, chociaż po prostu chowała oczy przed mężem. Nie wiem, nie widzę siebie w roli matki. Mruknęła. Mężczyzna dotknął palcami jej podbródka i spojrzał z miłością w oczy. Jestem pewien, że będziesz cudowną, kochającą mamą. Jesteś stworzona do miłości. Hanna. Nie po to, by reagować na słowa męża. Hanna wtuliła się w usta Francuza w namiętnym pocałunku. Nie wiem, czy chce mieć dziecko, ale zawsze miło jest spróbować. Od tamtej nocy minęły dwa lata. Dwa lata wypełnione próbami poczęcia dziecka. Ale Hanna nie mogła zajść w ciążę. Co miesiąc po testach złościła się i myślała. Jak to możliwe? Kiedyś straciłam dziewictwo z jakimś dupkiem i od razu poczęłam dziecko. A teraz nie mogę, bez względu na to, jak bardzo się staram. Oczywiście Moro zastanowił się nad powodami, więc postanowił pójść z Hanna do lekarza. Tyle że kobieta nagle wpadła w histerię. Nie chcę! krzyknęła, rumieniąc się gęsto. Nie, nienawidzę lekarzy. Nie mogę pójść później. Sam Matisse był zaskoczony tak gwałtowną reakcją, ale potem doszedł do wniosku, że temat bezpłodności jest drażliwy. Ufał żonie we wszystkim, więc nie kłócił się teraz. Mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo Hanna bała się, że prawda wyjdzie na jaw. Okazało się, że Matisse bardzo ceni sobie relacje rodzinne. Co by powiedział, gdyby dowiedział się, że już urodziła, że porzuciła niepełnosprawne dziecko? Nazwał ją aniołem, niebiańską istotą, czystą i miłą. To chyba kara, kara za moje grzechy. Zemsta. Hanna myślała, patrząc czasem w lustro na swoje piękne odbicie. Ale rozliczenie przyszło później. Minęły kolejne trzy lata. Temat dzieci stał się w rodzinie reżysera i nieudanej aktorki tabu. Jeśli matis mówił o dzieciach nawet swoich siostrzeńców, mogła się zranić i coś zepsuć. Relacje między nimi czasami przeciągały się i pękały w szwach. Jednak kobieta szybko się opamiętała i ponownie owinęła wokół szyi reżysera cienkie dłonie, całowała, żarliwie szeptała mu do ucha namiętne słowa miłości, błagając o wybaczenie. Matisse poddał się. Pewnego dnia mężczyzna wrócił do ich luksusowej rezydencji w cudownym nastroju. Wręczył żonie kopertę, w której znalazła bilety do teatru. Co to jest? Jezioro Łabędzie? Była zaskoczona. Tak, balet przyjeżdża do nas. Mówią, że jest najpiękniejszy na świecie. Myślałem, że ci się spodoba powiedział Moro, obejmując żonę ramieniem. Mówiłaś, że w dzieciństwie chodziłaś na balet. Chodziłam. Naprawdę? Kobieta schowała nos. Nie mam miłych wspomnień. Jeśli nie chcesz, nie musimy iść. Dyrektor trochę się zdenerwował. Poszedł do domowego barku i nalał sobie whisky. Naprawdę to wyjątkowa premiera. Będzie tam cała śmietanka towarzyska i dziennikarze. Młoda primedane, która została zaproszona do królewskiego baletu w Londynie. Podobno jest tak utalentowana, że kiedy pojawia się na scenie, cała widownia płacze. Tak. Hanna, kiedy usłyszała, że miejscowa burżuazja będzie na przedstawieniu, przestała słuchać baletnicy. Wiesz, chodźmy. Ale potrzebuję nowej sukienki i butów. Chcę błyszczeć na premierze. Hanna usiadła na jednym z najlepszych miejsc. Była bardzo szczęśliwa i dumna z tego faktu. A przed rozpoczęciem baletu szepnęła do męża: Jak udało ci się zdobyć takie bilety? Nawet ten nos programu informacyjnego Krysten siedzi z tyłu. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko. Och, nic ci nie mówiłem. Dostałem je w prezencie. Przysłali mi wiadomość, że są wdzięczni za moją pracę, zwłaszcza za film, w którym zagrałeś. Napisali, że film pomógł ci odnaleźć drogę w życiu. List nie był podpisany. Hanna była zaskoczona, ale nie miała czasu na odpowiedź. Audytorium pogrążyło się w ciemności. Dźwięki ucichły, a potem rozpoczął się występ. Publiczność nie mogła oderwać zahipnotyzowanego wzroku od primadonny, która grała dwie role jednocześnie Oudeti i Adeli. Performerka potrafiła oddać emocje i uczucia tak przeciwstawnych sobie bohaterek. Była zachwycająca. Na koniec wielu płakało. Tak jak powiedziała Moro, łzy popłynęły po policzkach Hanna. Zdała sobie sprawę, dlaczego siedziała na tak dobrym miejscu. Zobaczyła swoją twarz, mimo że miała na niej makijaż. Chociaż minęło wiele, wiele lat, matka rozpoznała porzuconą córkę, która wyglądała jak ona, kiedy była młoda. Jak bliźniaczka, rozpoznała, ale nie mogła uwierzyć własnym oczom. Nie to niemożliwe. Mam przywidzenia. Hanna pomyślała, gdy pokaz się skończył. Widownia wybuchła aplauzem. Oklaskiwano tak wściekle, że Hanna poczuła, jak skręca się w niej supeł. Nigdy wcześniej nie była tak oklaskiwana. To, co w przeszłości uważała za burzę oklasków, okazało się tylko lekkim podmuchem wiatru w porównaniu z burzą, która rozpętała się w sali. Morow stał i ruszył w stronę sceny. Hanna chwyciła go za łokieć, zaskoczona. Dokąd idziesz? Chcę jej dać kwiaty. Mężczyzna powiedział. Ona jest piękna. Hanna patrzyła, jak jej mąż wchodzi na scenę i wyciąga bukiet śnieżnobiałych róż. Uśmiechnęła się do niego, po czym podniosła wzrok i spojrzała na widownię. Hanna poczuła się, jakby poraził ją prąd. Ostatnie wątpliwości wyparowały. Dziewczyna patrzyła jej prosto w oczy. Hanna poczuła się chora i duszna. Perły na jej szyi stały się pod Wybiegła SPR i NTM z sali, a potem w powietrze. Połknęła je łapczywie, próbując dojść do siebie. Tam właśnie znalazł ją Matis. Miał uśmiech na twarzy i błyszczące oczy. Nawet nie zauważył bladości żony. Nie uwierzysz, prima Izabele zaprosiła nas na kolację. To ona przysłała mi bilety. Jest cudowna. Może zaproszę ją na film? Hanna słuchała słów męża. Naprawdę się przestraszyła. Co ona kombinuje? Była aktorka, sapnęła w myślach. Bała się jednak puścić mężczyznę samego jeszcze bardziej niż bała się spotkania z córką. Spotkali się w restauracji. Izabele była spóźniona. Moro był wzburzony. Jego stan rozwścieczył kobietę, była zazdrosna. A kiedy Bella pojawiła się w sali, Hanna była zaskoczona. Dziewczyna szła w ich kierunku w sukience w kolorze indygo. Jej ciemne, gęste włosy były spięte, odsłaniając młodą, czystą twarz. Hanna zdała sobie sprawę, że jej córka ubrała się tak samo, jak w dniu zaręczyn z mężem. Różnica polegała na tym, że Zebele była niewiarygodnie piękna i młoda. Hanna zacisnęła serwetkę, zaciskając zęby, gdy patrzyła na córkę. Przez cały wieczór siedziała tam, bojąc się odezwać choćby słowem. Czekała, aż Bella wbije jej nóż w plecy, zdejmie maskę na oczach męża. Ale tak się nie stało. Matis nie zauważył stanu żony. Hanna spojrzała na niego i wewnętrznie zadrżała. Zobaczyła twarz Matis patrzącą tylko na Isabelę. Tym samym pełnym podziwu i uwielbienia spojrzeniem, którym patrzył na nią dawno, dawno temu. A kiedy Matis zaśmiał się z kolejnego żartu Belli, z jego ust wydobyło się. Jesteś cudem? Hanna zamarła. Spojrzała na męża w szoku. Przecież tylko tak ją nazwał. Zdawał się sam zdawać sobie z tego sprawę, bo był zakłopotany. Boże, wybacz mi moją samowolę, Bella! Dyrektor był zaniepokojony. Szczerze mówiąc, wyglądasz obłędnie jak mój małżonek. Nie sądzisz? Hanna spojrzała niechętnie w twarz córki. Ta również wpatrywała się w matkę, flirtując ze swoją szklanką wody. Jak pyście były matką i córką. Nagle Matis wygłosiła kolejne zdanie. Hanna zadrżała, jakby została spoliczkowana. Bella natomiast uśmiechnęła się. Moja własna matka? Dziewczyna potrząsnęła głową. Niestety, Matis. Nie mam takiej. A raczej, oczywiście, że istnieje. Po prostu nie wystarczy urodzić dziecko, żeby być mamą. Naprawdę, zastanawiał się. Słyszałem kilka plotek na twój temat, ale nie mogłem sobie wyobrazić, że jest w nich ziarno prawdy. -Bella westchnęła smutno i wdzięcznym ruchem odstawiła kieliszek na stół. Niestety, życie robi takie piruety, których nie widać nawet w kinie. Plotki nie kłamią. Moja matka, moja własna matka, porzuciła mnie w szpitalu, kiedy dowiedziała się, że jestem niepełnosprawna. Może miała swoje powody, zapytał Moro. Są różne sytuacje. Nie ma czegoś takiego jak przyzwoity powód do porzucenia dziecka. Wydawało mi się, że mama zawsze kochała dzieci. No wiesz, zwłaszcza mama, Bella powiedziała żarliwie. Potem wzięła oddech i dodała już spokojniej: Wiesz, miałam szczęście spotykać dobrych ludzi. Moja nauczycielka stała się dla mnie prawdziwą mamą. Pokazała mi, czym jest miłość matki. Miłość wbrew wszelkim przeciwnościom. Później miałam ojca, mojego instruktora. Bella uśmiechnęła się szeroko. To była zabawna historia. Kłócili się przez długi czas zawsze o mnie. Potajemnie jednak się lubili. Kiedy wykonałam pierwszy porządny ruch baletowy, uściskali się z radości, a tata pocałował mamę. Przewróciłam się ze zdumienia. Byli strasznie zawstydzeni, ale jeszcze bardziej przerażeni. Podbiegli do mnie, ale ja zaczęłam się śmiać do Łez. Po tym incydencie nie znosili już swoich uczuć. Rok później pobraliśmy się. W ten sposób Jason został moim ojcem. Wspaniali ludzie! Reżyser powiedział zamyślony. Ale ty jesteś jeszcze większym cudem, Bella, że przeszłaś przez takie trudności bez matki, bez możliwości chodzenia. Nie każdy może to zrobić. Miałam przed sobą dobre przykłady. Izabele postanowiła zażartować. Jak Batman, Harry Potter, Spider-Man. Oni też stracili rodziców, ale zostali superbohaterami. Ja postanowiłam nie ratować świata, ale nosiłam obcisłe rajstopy. Moro roześmiał się w najmniejszym stopniu niezawstydzony przez elitarny tłum restauracji. Oczy Francuza płonęły, podziwiał młodą i silną baletnicę. Wiesz, Matisse. Może kiedyś zechcesz nakręcić film o moim życiu? Chętnie zagrałabym główną rolę. Zaproponowała nagle Bella. Potem uśmiechnęła się chytrze i spojrzała na Hanna. Hanna mogłaby zagrać moją matkę. Moją biologiczną matkę, oczywiście. Tę, która mnie zostawiła. A jak skończyłby się film? Hanna zapytała nagle, jej głos zszarzał ze stresu. Nie wiem. Bella wzruszyła ramionami. Ważne, żeby sprawca wiedział, za co jest karany. Myślę, że zemsta może być słodka tylko wtedy, gdy patrzę w twarz temu, kto mnie skrzywdził. Przy stole zapadła cisza. Wtedy Bella wstała ze swojego miejsca. Przepraszam, chciałabym skorzystać z toalety. Nie mówiąc ani słowa, Hanna pobiegła za nią. Kiedy wpadła do damskiej toalety, chwyciła córkę za ramię z taką siłą, że baletnica ledwo powstrzymała się od krzyku z bólu czego chcesz? Wykrzyknęła Hanna, przykucając całym ciałem. Powiedz mi, czego ode mnie chcesz? Bella rzuciła jej pogardliwe spojrzenie. Myślisz, że czegoś od ciebie chce? Może matczynej miłości i troski? Zabawne. Prychnęła. Chyba, że chodzi o Matis a. Uroczy człowiek, nieprawdaż? Myślisz, że mamy taki sam gust? Hanna otrząsnęła się, widząc zmianę, jaka zaszła w jej córce. Nie była już naiwną pięknością Oudet, ale czarnym łabędziem. Była przerażająca. Bella uśmiechnęła się. Powiedz mi, Hanna, czy uważnie oglądałaś występ? Czy widziałaś, jak Adel jako czarny łabędź uwodzi księcia, udając jego kochankę? Widziałaś, jak wyznaje miłość innej. To boli, prawda, kiedy jesteś sam? Wiem, że tak. Hanna zacisnęła usta. Jej spojrzenie było pełne strachu i szaleństwa. Błagam cię, zostaw go mnie, zrobię wszystko, o co poprosisz. Ale nic mu nie mów. I nie zabieraj go. On jest moim wszystkim. Kobieta, która zawsze aspirowała do przepychu i luksusu, upadła na kolana w toalecie. Chwyciła niebieski rąbek sukienki córki, a ta spojrzała na nią z góry. Twarz Belli nie wyrażała żadnych emocji. Tak szybko się poddałaś? Hanna powiedziała przygnębiona. To nawet bolało. Nie walczyłaś tak o mnie. Wtedy Bella szarpnęła materiał sukienki. Hanna upadła na podłogę, szlochając. Baletnica podeszła do lustra, poprawiając makijaż. Nawet nie powiedziałaś przepraszam. Przepraszam. Hanna krzyknęła. Tak mi przykro. Jej córka westchnęła. Uspokój się, nie potrzebuję go. Ja ciebie też nie potrzebuję. Chcę tylko, żebyś żyła i pamiętała, że jesteś szczęśliwa tylko dzięki mojej łasce, bo jestem lepsza od ciebie pod każdym względem, Hanna. Nawet jako osoba. Ale to nie twoja zasługa. Tylko moja babcia i moi prawdziwi rodzice pomogli mi stać się milszą, niżbym chciała, niż na to zasługujesz. Odparła Bella i odeszła. Hanna pozostała na zimnej podłodze, trzęsąc się. Zdała sobie sprawę, że jej córka powiedziała prawdę i teraz będzie żyła, oglądając się przez ramię. W końcu oczekiwanie na cios jest gorsze niż sam cios. Izabela wyszła z restauracji bez pożegnania. Odechnęła nocnym powietrzem, czując ulgę. Tak, czasami myślała o zemście, o spotkaniu z mamą. Ale kiedy zobaczyła ją na kolanach, nie poczuła triumfu. Nie czuła nic. Poza ukłuciem rozczarowania. Mama, która w dzieciństwie wydawała jej się idealna, teraz budziła jedynie litość, gdy kuliła się przed nią na podłodze toalety. Bella spojrzała w ciemne niebo i pomyślała, że chciałaby zobaczyć mamę i tatę wcześniej. Również jej młodszego brata Matę. Tęskniła, tęskniła za swoją prawdziwą rodziną. Czas wracać do domu. Baletnica uśmiechnęła się i odeszła, w końcu zostawiając przeszłość za sobą.